Witam was wszystkich ciepło w mroźne lutowe popołudnie. Ostatnio skalałem się od twórczością, nagrywając po raz pierwszy w mojej YouTube'owej przygodzie let's playa z gry. Nie jako pierwszy, lecz jako drugi w Polsce. Ale teraz wracam na dawne szlaki i zajmuję się dalej zapychaniem dziur na polskiej scenie YouTube. A dziura po schizmie jest ogromna, bo to jest gra ważna i dla przygodówek, i przede wszystkim dla polskich przygodówek. Schizm, prawdziwe wyzwanie. Podtytuł jest tutaj jak najbardziej uzasadniony, ponieważ gra jest bardzo trudna, jedna z najtrudniejszych przygodówek, jakie kiedykolwiek powstały. Dla mnie nawet chyba najtrudniejsza. Jest tu wyższa matematyka do wykorzystania. Zagadki tworzył Roland Pantoła. On ma wprawę w tworzeniu bardzo trudnych łamigłówek. Może mogliście to już obserwować w moich let's playach z gier Rea i Sentinel. Tym niemniej Schizm jest trudniejszą grą niż te dwie. Studio Detalion niestety stworzyło jedynie 4 tego rodzaju gry, a później skończyło się, co dobre, w 2004 roku, tuż po wydaniu Sentinela. Niestety studio się rozpadło na dwie części. No i koniec końców w tej chwili już ci ludzie tak zasłużeni dla polskich przygodówek nie tworzą gier. Tutaj mamy autorów. Głównym projektantem jest Roland Pantoła. Na jego silniku V-Cruis, użytym również w grze Rea, gra się opiera, więc sterowanie jest podobne. Mamy też Krzysztofa Bara, on również miał udział w tworzeniu silnika, Danuta Sienkowska, tu graficy, animatorzy, Łukasz Pisarek, Robert Orzuch, również Maciej Miąsik. To są osoby, które warto znać ich nazwiska, bo one zrobiły dużo dobrego dla polskich gier komputerowych, dla polskich przygodówek. Piękna ambientowa muzyka Daniela Klaczyńskiego, to wszystko usłyszycie w trakcie gry. Terry Dowling, australijski pisarz science fiction. On stworzył scenariusz do gry. Tu mamy już pozostałe osoby, aktorów, m.in. kostiumy. No może daruję sobie, rozpoczniemy rozgrywkę. Gra powstała w 2001 roku, więc ma już swoje lata, ale wciąż jest piękna. Ta wersja, którą będziemy ogrywać, czyli wersja na DVD, ona jest ulepszona graficznie w stosunku do wersji na 5 CD oraz zawiera też więcej zagadek. Zaczynajmy, start! Wracamy do programu Oko Świata, prowadzonego przez Jane Cadden. Dzisiaj wyłącznie u nas misja na Argirusa. Co wydarzyło się naprawdę? Natknęliśmy się na Argirusa 10 miesięcy temu. To planeta klasy C, typu M, z widocznymi oznakami osadnictwa. Wioski, miasta, przemysł, zadziwiająca technologia bioorganiczna, ale wszystko opuszczone. Niezrujnowane, opuszczone. Nigdzie nikogo, tak jak z tym statkiem Mary Celeste. Wszędzie oznaki zamieszkania, ale żadnych ludzi. Oczywiście to oznaczało kwarantannę. Całkowity zakaz dostępu do systemu Argirusa. Nie można było dalej ryzykować. Ale centrala ziemska żądała danych. 4 miesiące temu wysłano tam 3 grupy naukowców celem założenia baz. Byli to doświadczeni specjaliści pierwszego kontaktu. Bazy trzeba zaopatrywać i po to tam byliśmy. Był to pierwszy transport od czasu, gdy wylądowali tam naukowcy. Lecz nikt nie odpowiadał. Kanały były otwarte, łączność sprawna, ale wszędzie cisza. Ani śladu orbitera misji, a 3 bazy milczały jak zaklęte. No i co do cholery mieliśmy robić? Baza Argirus. Tu ECS Angel. Potwierdźcie wektor podejścia albo rozpocznijcie ściąganie. Odbiór. Powtarzam, Argirus. Tu Angel. Czy mnie słyszycie? Cisza sam. Wszystkie kanały milczą. Nikogo tam nie ma. Może to interferencje, przed którymi ostrzegali. Nigdy nie widziałem takiej magnetosfery. Hanna, podchodzę bliżej. Spróbuj jeszcze raz, może skanery coś wykryją. Przecież tam w dole jest ze 100 naukowców. Albo było. Powinniśmy zawiadomić centralę, dopóki mamy łączność. Jasne. I zapytaj, czy możemy dostać się do tej zastrzeżonej 902. Powiedz im, że będziemy potrzebować pełnych danych o misji, jeśli mamy wylądować na... Komputery nie działają.
Awaryjne nie reagują. Musimy natychmiast opuścić statek. Sam, może zmienisz orbitę, używając ręcznego sterowania. Nie. Zostały nam tylko kapsuły. Spotkamy się w bazie 1. I tak znaleźliśmy się na Argilusie. Para pilotów po krótkim szkoleniu Xeno, bez pojęcia o tym, co tam znajdziemy. Nie mieliśmy żadnych informacji o celach misji, ani w jaki sposób nawiązać kontakt z naukowcami. Wszystko przepadło z utratą Angela. Mogliśmy się tylko modlić o przeżycie. I tak w ten oto sposób rozpoczynamy grę. Widzieliśmy animację, narracja jest w ten sposób, że bohaterowie opowiadają przeszłe wydarzenia jakiejś stacji telewizyjnej prawdopodobnie. Mamy dwójkę bohaterów, Hannę, bardzo urodziwą moim zdaniem, i Sama. Możemy nimi naprzemiennie kierować, więc przełączać się w dowolnej chwili. My zaczniemy od Hanny, tak będę spolszczał jej imię. Poruszanie się po świecie jest w podobny sposób jak Rea, czyli mamy możliwość obrotu dookoła własnej osi, więc to jest pełny obrót. Możemy też w niektórych miejscach, a nie we wszystkich, spoglądać w górę i w dół. Rozglądać się, radzę grając samodzielnie się często rozglądać, bo widoki są tu naprawdę przepiękne. Wielka wyobraźnia autorów, jeśli chodzi o stworzenie tego świata. Widzimy też piękne animacje. Plusk tej wody tu Hanna. Widać. Słyszysz mnie? Dobra, nagram wszystko, a ty posłuchaj i spróbuj zrozumieć. Jestem na 428.7.2. To 42.26 szerokości północnej i 56.18 długości zachodniej. Tu jest bezpiecznie. Jestem w jakimś dziwnym organicznym statku unoszącym się na oceanie. To niewiarygodne, ale nikogo tutaj nie ma. Wygląda na to, że to miejsce jest zupełnie opuszczone. Rozejrzę się trochę po okolicy. Może zdołam skontaktować się z tobą w bazie 1. Bez odbioru. Tak, jak powiedziałem, i słychać, i widać ten plusk, plusk wody, te ruchy tych fal. Mieliśmy też jakąś skaczącą rybkę sobie. Animacje są zrobione bardzo ładnie, one się doczytują z płyty, więc no czasami są przerwy na doczytywanie, to może irytować, no ale wszystko jest zrobione bardzo ładnie. Zasada jest taka sama jak w Rea. I tutaj możemy sobie podziwiać ten świat, jest tu i zieleń, i proszę spojrzeć w oddali, jakieś wysepki, ścieżki. Świat jest rzeczywiście dziwny, to jest planeta Argilus. Widać przedstawicieli i fauny, i flory. I a w tle muzyka, świetna ambientowa muzyka Daniela Kleczyńskiego. Muzyka, która wtapia się w tło, to jest muzyka tła, muzyka taka nastrojowa, która w żadnym momencie nie wybija się na pierwszy plan. Coś łapie. Jakiś efekt optyczny. Tak, są tu efekty, więc coś się tutaj dzieje. To nie jest jakaś opustoszała planeta. Właściwie myślę, że będzie tutaj dużo podróżowania, przemieszczania się między kolejnymi lokacjami, więc może nie będę aż tak dużo mówił, przynajmniej postaram się, jeśli nie będę miał czegoś do powiedzenia, to będę milczał. Pozwolę wam się wsłuchiwać w tę muzykę. Tak jak powiedziałem, nie wybija się na pierwszy plan, lecz doskonale podkreśla tę atmosferę. To dziennik jednego z naukowców. Chyba to Mlina. Zostały dwa wpisy. Dzień 97, 9.20. Jestem w statku 1. Nie ma Dellasa ani Harmona. Nie wiem, gdzie są pozostali. Travis powiedział, że zamierza sprawdzić dwójkę, już prawie ją uruchomił. Uważa, że powinniśmy przenieść się do bazy 1.
Mówił, że Angela odkryła coś ważnego w tunelu. Dzień 98, 13:50. Ani śladu Travisa. Chyba już po mnie. Do tych, którzy to widzą, opuśćcie planetę jak najszybciej. Dajcie znać na Ziemię. Zostało nas 14 z 92. Mamy swoje teorie, ale niewiele wiemy na temat tego, co tu się wydarzyło. Coraz poważniejsze efekty, coraz częstsze duchy. Tunele Boscha. Szkoda, że nie wiem, co Angela tam znalazła. Zawsze powtarzała, że założenie bazy głównej w Starym Mieście jest najlepszym wyjściem. A pracowała nad tekstem tygodniowym. Wkrótce pora na mnie. Przynajmniej dowiem się, co się stało z nim. Kunszt aktorów. Ciekawe, czy to te przebłyski, które widziałam. Wygląda na to, że wyłapano ich po kolei. Zacząłem mówić, że kunszt aktorów jest tu podobny jak w Rea, czyli brak go jednym słowem, tak samo jest z podkładaniem głosów, z mimiką generalnie. Natomiast tutaj rzucił nam nasz naukowiec, bo mieliśmy w intrze informację, że była tutaj wysłana misja badawcza. Rzucił nam naukowiec parę nazwisk: Dallas, Harmon, Travis, Angela coś podobno odkryła. No ale coś tutaj się niedobrego dzieje, na razie nie wiemy dokładnie co. Żeby się dowiedzieć, trzeba poeksplorować tutaj trochę, pochodzić. Są windy, można też zejść w dół. Się zastanawiam, którą drogę wybrać, bo na początku tutaj można się poczuć trochę zagubionym, ale przez to, że są różne windy, są różne... A, teraz wracam do tego miejsca, z którego przybyłem. Widzicie, jak to bywa. Więc powinienem jechać windą. Sam jestem zagubiony. No ale cały teren, całe... Generalnie to miejsce, ta wyspa, jeśli to jest wyspa, prezentuje się bardzo pięknie i chciałbym spędzić wakacje w takim miejscu. Podjechaliśmy windą w górę. Tu jest pewne urządzenie, które przywołuje taką gondolę powietrzną, którą możemy na kolejną wysepkę się przemieścić. Ale my najpierw sobie poeksplorujemy ten poziom. Tutaj żyli najpierw ludzie, więc co się z nimi stało? No niewątpliwie to są domy, jakieś domy, mieszkania, bo są tu drzwi. Generalnie widać, że to były miejsca zamieszkane przez ludzi. Ale nie wiadomo, dlaczego to miejsce w tej chwili opustoszało. Może tu ludzie żyją, ale boją się wyściubić nos ze swojej kryjówki. No i pierwsze ważne miejsce. Najpierw spójrzmy tutaj. Jest jakiś dzbanek. Jest jakiś dzbanek, jest jakiś pojemnik z cieczą, wypełniony cieczą do... No niecały wypełniony. I jest wizerunek muchy. Zanotujmy sobie teraz te symbole. Od góry. 1, 2, 3. Jedynka z daszkiem, dwójka z daszkiem. Jedynka z daszkiem u góry i podłogą na dole. Tak analogicznie dwójka, trójka. No i tym razem poziomo jedynka, dwójka. Co nas zastanawia, że tutaj jest do trzech, tutaj do dwóch, tutaj do trzech, tutaj do dwóch. No ale na razie przerysujmy sobie tu. To jest 10 tutaj symboli. Z tego miejsca już chyba nigdzie nie da się ruszyć. Tak, tam już przejść się nie da. Więc znów schodzimy niżej. Widzimy jakiś most. Niestety, gdybyśmy nieuważnie próbowali tędy stąpnąć, to wpadlibyśmy do wody i pewnie postradali nasze życie. Dlatego radzę tego nie robić. Są dwie windy. Mamy tutaj pierwszą windę i tam mamy windę drugą. Wjedziemy sobie wyżej.
tu mamy jakieś, nie wiem, źródełko z... Właściwie nie źródełko, bo tutaj spływa ta zielona ciecz. Nie wiem, co to za ciecz, szczerze mówiąc. Tutaj można przejść na drugą stronę. Nie wiem, czy wam to pokazywać. Pokażę wam, bo... Później nie będzie już okazji tutaj wejść. Tu się nic nie robi, ale... Można sobie sprawdzić kolejną miejscówkę. Jeśli można sprawdzić, to czemu tego nie zrobić? Zaprowadzę was w miejsce, gdzie tamten most, na który nie dało się wejść, ponieważ była urwana siatka. Na drugą stronę tego mostu was poprowadzę. Można się tutaj porozglądać. Widzimy, tam jest ta gondola, o której wam powiedziałem, której też będziemy używać. O, i tu jest ta druga strona mostu. Możemy nawet na niego wejść. Ale widzimy, to co widzieliśmy wcześniej, tu jest siatka niestety urwana. Więc jaka szkoda. Będziemy musieli wracać znów tą okrężną drogą. Ale cóż. Ale proszę, to tło nie zostało potraktowane po macoszemu, bo tam jest... Widać daleko, daleko te wyspy. Fajnie też porozstawiane są. O, tu mamy... Przestwór oceanu. Tutaj też mieszkali ludzie. Nie mogłem się ruszyć przez moment, bo gdy są dogrywane animacje, to ja... Niestety nie mogę się poruszać w tym czasie. Na takiej zasadzie to jest wykonane. Dobra, wracamy już. Tą samą drogą, którą przyszliśmy. Ach, i tutaj trzeba zajrzeć. Tu jest przedmiot, który należy zabrać. Jakiś pojemnik z zielonym przyciskiem. Trudno na razie powiedzieć, do czego on może służyć. W schizm, podobnie jak w Rea, są przedmioty i jest ich tak samo mało, nawet jeszcze mniej chyba. Natomiast już w drugiej części schizm i w Sentinelu przedmiotów nie było. Nie widzę żadnych znaków walki ani zniszczeń. To całe miasto... Myślę, że to jakiś statek mieszkalny. To dziennik misji. Do licha ktoś go skasował. Ano niestety, nie dowiemy się z niego niczego, co nas by mogło przybliżyć do zorientowania się w sytuacji. Trudno mi powiedzieć, czy to, to chyba najładniejsza miejscówka, to początkowa, te pływające wyspy. Odszukaj tablicę. Porozrzucano je, aby utrudnić dotarcie do Bosza. Zawiązane. Nawigacyjne, potrzebne do sterowania statkami. One cały czas się zmieniają. Stare już nie działają. Z nowymi koordynatami. Błagam, pomóż. Jesteśmy uwięzieni. Powiedział, że są w pułapce. Ktoś ich specjalnie rozrzucił, by ich powstrzymać. Co się tu dzieje? I to, na co zwracam waszą uwagę, należy bardzo uważnie słuchać tego, co mówią ci naukowcy czy pseudonaukowcy. Nie wiem, no naukowcy niech będzie, chociaż ta gra aktorska ich bardzo mnie śmieszy. Ale czuję do nich przez to sympatię, bo myślę, że sam bym się sprawdził w takiej grze, podkładając głos czy jako aktor. Tu będzie bardzo taka... kontrowersyjna zagadka trochę. My to za chwilę. Mówił ten pan coś o koordynatach, że stare, że szybko się zmieniają i trzeba wprowadzić nowe koordynaty. I to będzie bardzo istotne. Najpierw jednak tutaj wchodzimy po schodkach i będziemy mieli hura hura fanfary, pierwszą łamigłówkę logiczną. Otóż tak. Mamy 5 takich pokręteł, tak to nazwę, i 7 tulipanów. 7, 8, 2, 4, 6, 8 tulipanów. I tak, we wnętrzu pierwszego tulipana jest w tej chwili kulka jakaś, która musi dostać się na najniższego tulipana. I taka jest zasada.
To pokrętło zmienia pozycję tej kulki. No to nie jest kulka, nie wiem co to jest. O 3 pozycje. To pokrętło również o 3. To pokrętło o 2. To o 2. I to najniższe o 1. Kwiat. I musimy przekręcić wszystkimi 5 pokrętłami tak, żeby to ta kulka się dostała do najniższego kwiatu. Kwiata. Kwiatu. Kwiata. Jak to uczynić? Problem polega na tym, że każda kombinacja tych pokręteł, inaczej, każde pokrętło, wiadomo o jaką ilość kwiatów przesuwa kulkę. Tylko nie wiadomo, problem w tym, że nie wiadomo czy w dół czy w górę. To zależy od konkretnej kombinacji niestety, a kombinacji wszystkich jest 120. Jak sobie zmniejszyć, bo tak to moglibyśmy próbować wszystkie kombinacje i tak jest w niektórych solucjach, że trzeba wszystkie kombinacje wypróbować. Ale wiedząc, że pierwsze dwa pokrętła przesuwają kulkę o 3 tulipany, dwa kolejne o 2, a ostatni o 1, można sobie obliczyć pewną rzecz. Otóż generalnie kulka ma przemieścić się o 7 pokręteł w dół, bo z pierwszego tulipana do 8, czyli o 7 pokrętł w dół, a wszystkie pokrętła w sumie przemieszczają kulkę o 11 pozycji, bo 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1 to jest 11. Więc jedyna kombinacja możliwa, która nam sprawi, że kulka przemieści się z najwyższego kwiata do tulipana do najniższego, to jest minus 9 plus 2, bo inaczej się nie da, żeby w sumie przemieściła się o 7 w dół. Czyli minus 9 plus 2. Co za tym idzie? Tylko raz kulka może przemieścić się do góry. Tylko raz, tylko przy przekręceniu jednego pokrętła, tego lub tego. Ponieważ do góry ma przemieścić się o 2 pozycje. A to pokrętło przemieszcza kulkę o 2 pozycje i to. Więc 4 pokrętła mają przemieścić kulkę w dół, a jedno pokrętło to lub to ma przemieścić kulkę do góry. Więc próbując kolejne kombinacje, jeśli się okazuje, że to lub to pokrętło przemieszcza nam kulkę do góry, to już wiadomo, że niezależnie od tego, które pokrętła byśmy w dalszej kombinacji, w dalszej kolejności przekręcali, to dana kombinacja będzie zła. Na przykład dwójkę spróbuję. Ona przemieściła kulkę o 3 miejsca w dół i teraz piątkę. Ona przemieściła kulkę o 1 miejsce w górę, więc już niezależnie od tego, co dalej będziemy wciskać, kombinacja jest zła, ponieważ jedynka musi, to pokrętło musi przemieścić kulkę w dół. Tylko to lub to może przemieścić kulkę w górę. Jedno z tych dwóch. I teraz nie będę wypróbowywał, rzecz jasna, wszystkich kombinacji. Pewnie i tak nie zrozumieliście, o co mi chodzi. Bo jeśli tak, to dziwię się wam, bo ja sam nie zrozumiałem tego, co mówiłem. Wskazuję więc właściwą kombinację. Najpierw pokrętło trzecie. Później pierwsze. Tak. 2 w dół, 3 w dół. Teraz czwarte. 2 do góry, teraz drugie, 3 w dół i piąte, 1 w dół. Nie ma żadnej animacji, ale coś się stało, coś dla nas ważnego. Najpierw pójdziemy jeszcze schodkami na samą górę, po to, żeby sprawdzić tę tablicę, która tutaj leży. I mamy koordynaty. Ten duch naukowca czy naukowiec mówił coś o tym, że stare zastąpiono nowymi, ale przepisujmy sobie koniecznie i ten symbol tutaj, i stare koordynaty, widać są jakieś dwie współrzędne, jakieś takie, taki symbol i taki symbol, i te symbole, które przypominają nam symbole, które widzieliśmy na tym pojemniku z cieczą. Więc przerysujmy sobie tę sekwencję, i te stare symbole, i nowe. A później będziemy się nad sensem tych liczb zastanawiać.
Teraz tak trochę na ślepo. O, tutaj są gdzieś schodki, tak. Schodzimy już w dół. Po schodkach. I na sam dół. Teraz o. Tak, o to chodzi. Widać, ten pan jest bardzo rozmowny, ale coś mu przeszkadza w komunikacji z nami. Teraz w tym tulipanie o dziwo znalazła się kolejna tabliczka. To notujemy też, taka dwójka. Natomiast znów przerysowujemy tę sekwencję tych znaków. Zarówno te stare koordynaty, jak i nowe. Nie będę długo zostawiał was tym widokiem. Jeśli ktoś to traktuje jako solucję, to po prostu sobie może to przerysować.